Lubelska TV. Jesteśmy dla Ciebie. Wszystko do transmisji online i e-learningu z domu i biura. W ramach zakupu oferujemy darmowe szkolenie z podłączenia i obsługi urządzeń. www.bx.com.pl. Dzień dobry Państwu, dzień dobry tutaj i dzień dobry po drugiej stronie łącza, czyli w social mediach, tak jak Alex powiedział. Następnie chcę podziękować firmie Sony, Wotum Narodu, Centrum, prawda, Opatrzności, Centrum Opatrzności, prawda, zarządowi w ogóle, że zgodził się tutaj nas przyjąć, panu Piotrowi Derewońko, który naprawdę zaangażował się bardzo mocno w to, że tu jesteśmy, prawda, że tu możemy Wam pokazać, jak myśmy to zrobili i w jaki sposób oni są, użytkują to. Ale to już może Piotr Derewońko pokaże, przedstawi, jak to wyglądało. My w tym turze zaplanowaliśmy sobie zrobić pierwsze do edukacji, gdzie byliśmy we Wrocławiu, drugie dla kościołów i sanktuariów, gdzie jesteśmy tu obecni, a trzecie będzie dla eventów w Toruniu i dla osób, które pracują w domach kultury i w budżetówce, gdzie chcą zrobić właśnie takie transmisje. Jak również chcę podziękować mojej ekipie, która będzie tutaj prezentowała, jak również tej ekipie, która jest po drugiej stronie ekranu, która śledzi całe social media i pilnuje całego dostępu do internetu. Tak. Na koniec chcę powiedzieć, że dla Państwa tutaj o 16 będzie pokaz całej instalacji, jak również całego studia. Panie Piotrze, jeżeli Pan może kilka słów powiedzieć, zapraszam. Od kilku miesięcy dysponujemy w świątyni 6 kamerami Sony. Potrzeba, jaka w ubiegłym roku się pojawiła, pandemia, sprawiła, że szukaliśmy rozwiązań, które byłyby optymalne, miały optymalny stosunek ceny do jakości oraz pozwalały w prosty sposób tymi kamerami sterować. To musiały być kamery zrobotyzowane, ze względu na to, że jak Państwo widzą, mamy dość duży obiekt i nie da się ustawić jednej kamery na fix, żeby pokazywała wszystko. Potrzebowaliśmy czegoś, co będziemy mogli w łatwy sposób zmienić pozycję, zrobić odpowiednie zbliżenia. Te zbliżenia były dla nas bardzo ważne, gdyż głównie tutaj, jak później pokażemy, kamery są schowane na chórze świątyni i są to bardzo duże odległości pomiędzy chórem a prezbiterium. Kamery Sony, ze względu na to, że miały 30-krotny zoom optyczny, w zupełności zaspokoiły nasze potrzeby na zrobienie obrazka, który nie byłby tylko szerokim kadrem całego prezbiterium, ale też odpowiednim zoomem dla osoby, która stoi chociażby przy ambonie. To tak tytułem wstępu. Później, tak jak tutaj Pan Krzysztof powiedział wcześniej, o 16 zaprezentujemy, jak to dokładnie zrobiliśmy. Ja jeszcze powiem w ten sposób do Państwa, bo są tutaj obecne osoby. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda transmisja z naszego wozu Lubelska TV, która transmituje do internetu i nie tylko, podczas tej prezentacji możecie Państwo korzystać. To jesteśmy tutaj tymi drzwiami po mojej prawej stronie. Stoi tam wóz transmisyjny, kolega obsługuje, więc w czasie tej prezentacji możecie podejść i śmiało też również zadawać pytania. On robi tą transmisję, ale myślę, że jeżeli potrzeba, to i moi pracownicy, i pracownicy Lubelska TV udzielą wszelkiej informacji. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy Marcina.